Dzień dobry, dzień dobry. Jeśli nie ma u Was słoneczka, to ja Wam dzisiaj poświecę. A co? Przyciągamy wiosnę, żeby przyszła jak najszybciej. A tak na poważnie, dzień dobry, melduję się z mojej kanapy, zaczynamy nowy daily vlog. Max pojechał już z samochodem na myjnię, zaraz po mnie będzie, ja już jestem gotowa do wyjścia. I dzisiaj spędzamy dzień z moją siostrą i szwagrem. Jedziemy do nich w odwiedziny, jedziemy zobaczyć myszony. Na pewno pamiętacie szczurki mojej siostry, podobno Zośka nieźle utyła, także zobaczymy jak się tam teraz prezentują. Zapowiada się naprawdę fajny dzień, także zabieram Was ze sobą i życzę Wam miłego oglądania. Dzień dobry, Zosia! Zosia! Hej! Zosia! Śpi. A ta druga? Też śpi. No dobra, poczekam aż wstaną. Cześć! Cześć mała! Cześć mała! Jak się masz? Śpiochy, no. A pani? A pani tutaj? Cześć! Cześć, ząbuczku! No dobrze, żeby tradycji stało się zadość, zawsze kiedy tutaj przyjeżdżam, to pokazuję się w tym oto pięknym lustrze, żeby nie było... A co tu, przepraszam bardzo, robi jemioła? Halo? Dlaczego jemiołę macie jeszcze tutaj nad drzwiami? Ona musi być do przyszłego roku. A, do przyszłego roku czeka. No dobra, niech będzie. No dobrze, kochani, także wracamy do stroju dnia. Sweterek, o którym wspominałam dzisiaj rano, kupiony w Mango w zeszłym roku. Spodnie dresowe z Zary i najlepsza część stroju dnia, czyli skarpetki i kapcie, żeby było wygodnie. Ale tak jak mówię, najważniejsze to, żeby tradycji stało się zadość. No i oczywiście też szwagier się pokazał wreszcie. Co prawda od tyłu, ale może kiedyś się uda go pokazać od przodu. To co? My zabieramy się teraz za słodkości. Ho, ho, ho! Patrzcie na to. Olka, chodź tutaj, pokażesz ty. Otwieramy. Ciasto, ale jak urosło, proszę bardzo, aż wychodzi na wierzch. I będziemy co robić? Ponczusie. Ponczusie. Na tłusty czwartek. Mimo tego, że dzisiaj sobota. No, ale nieważne. No to co, zabieramy się do roboty. Jak to się mówi, gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść. A ponieważ ja nie jestem specjalistą w robieniu słodkości, a ty jesteś, więc twoja tutaj główna rola. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No, też jestem ciekawa. Pierwszy raz robimy pączki. A to jest słuchaj, a to ciasto też się nadaje do faworków? Nie, do faworków tak. Się bez drożdży. Bardzo ładnie, nie? No, widzisz, robimy. W tych złotkach tego jest dużo. Ja też, ja mówiłam z Januszowi, żeby zrobić z pół porcji. Nie zrób z całej. Ale widzisz, ono opada, no nie? No tak, teraz to tak, rzeczywiście. Jem. Przydaj się do czegoś. Ja ten wałek to mogę, wiesz, wykorzystać na inne sposoby. Tak, nie ma, Ola, a nie masz fartucha dodatkowego? A właśnie, fartuch. Chcesz fartuch? Dawaj tego fartucha! No zaraz się całe ubrudzimy. Magistery wazieli, durcie. Tak, robimy pączki. No. Jak ja mam bardzo rozbankować? No jeszcze troszeczkę, tak żeby... Na... O, widzisz? Masz, załóż sobie. Ale jak z tą kawą? Zaraz, Janusz. Robisz? A to się ten, ściąga Olka. No tak jak ciasto zawsze. Tak jak ciasto. No nie wiem, jak ja robię kruche ciasto, to mi się tak nie ściąga. Nie chcę nic mówić, ale to nie jest reklama Nestle. To nie jest film sponsorowany. A ty jak nie masz fartuch, to mam jeszcze, jeszcze coś innego. Ola. Ale nie ma taki wygnieciony. O, kto by zwracał na to uwagę? Jak prawdziwe kucharki, proszę bardzo. Co prawda, kucharz stoi obok i się przygląda. Ale kucharz nie jest cukiernikiem. Tak. Kucharz nie jest cukiernikiem. Ale u Was jest dobry podział w domu, wiesz o tym? Bo Ty robisz słodkości, a Janusz gotuje. Tak. A u nas tylko obydwoje gotować potrafimy. Ja nie słodkościami to już gorzej. Co robisz? Pizza? Podgrzewam. O, nie ma pizza. 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 No zobacz. To a powinno być tak. Pizza tak. W górę. Aha. Ale ciasto takie podobne. Musimy sobie teraz jakąś szklankę wziąć do wycinania. Myślę, że będzie dobre. Trzymaj tylko tej takiej wielkości. No. To dawaj, to powycinaj te. Na tęczko. Poczekaj chwilę. Poczekajcie chwilę. No, co? No o, a co? No już nic. Chciałeś szklankę wycinać? Szklankę.
I na szklankę, to dobra no będzie. Dobrze, dobrze. Chociaż takie pączki, jak robiła nasza babcia, to chyba nikt no, takich pączków nie robił. Ja nie zapomnę, mówiłam Januszowi, zawsze przychodził tłusty czwartek, tata odbierał paczkę. No, karton pełen pączków. No. Tak. Będziesz chciał do domu rybę? Z nadzieniem zawsze. Co? Rybę do domu. Nagrywamy, jak robimy dzisiaj pączusie. Ogółem są dwa sposoby nadziewania, tak? Najczęściej to wszyscy nadziewają już jak upieką, wkładają tą sztrycę i dopiero wtedy. No właśnie, ja myślałam, że my tak będziemy to dzisiaj robić. Ale że ja nie mam jeszcze. Jeszcze. Takich bajerów to można też zrobić. To się nazywa... Dobra, słuchajcie, pączek testowy prawie gotowy. A tutaj smażą się te malutkie. Szefowa kuchni, proszę bardzo, przygotowuje następne. Także jest jakiś progres. Zobaczymy, jak będą smakowały, ale myślę, że dobrze. A jakie wrzucasz tam powidła do środka? Śliwkowe i morelowe. Janusz. Przekręć, Janusz, może, wiesz, te małe. One się same przekręcają. Nie? A ten tak się sam przekręcił. No ciekawe, ciekawe. Czy robimy z lukrem, czy robimy z cukrem pudrem? No zobaczymy. No. Będziemy kombinować. No Janusz, musisz wyjść, musisz mieć wprawę w pączkach. Trzeba się nauczyć wyławiać. No. Tak, własnoręczne oponki. Dawaj, dawaj. Tak, bo one będą zaraz gotowe. Z dużą ilością cukru na wierzchu. Ale słuchajcie, spróbowaliśmy pierwsze pączki i trzeba powiedzieć, że Olka, będziesz mieć nową robotę. Przygotowanie. Cześć. Chodź, mysza. Maleńka. Mysza. Mysza, co tam czujesz? Mysza. No. Piękna. Pokaż się. Cześć. O, czekaj, coś ostrość nie łapie. Jest. Czekaj, czekaj, bo się za bardzo ruszę nam tu. O, jest. No, piękna. Piękna, biało-czarna, jak nasze koty. Tak, biało-czarna. I brudna na grzbiecie. Trzeba ją wykąpać. Trzeba ją wykąpać, wyczyścić. Ale tego grubaska byś mi pokazała, coś tam śpi. Już go wyciągniemy może. Zosia, chodź, Zosiek. Sofia. Dawno się nie widziałyśmy. Tak naprawdę... O! No, widzisz, poczekaj, może ją wygoni tam. Cosia. Aha, nos widzę. Nie. Uparte są, chyba nie lubią kamery. Zaraz. Chociaż powiem ci, że jak... Pamiętasz, jakie zdjęcia robiłyśmy latem? No. No. Jak zobaczą, że zaraz ty też, wiesz, przesuwam, to wyjdą. Chodźcie. Niemożliwe. Chodźcie. No jak niemożliwe? 73 minuty, 0-0. No tak, sobota, mecze, obowiązkowo. Och, ojejku, ona zobacz, jaka ona taka zespana jest, kulka. A jaka tłusta kulka. Czekaj, ucieka ci tam z tamtej strony, no zobacz. No akurat zejdzie. O, chodź. Czekaj. Jak ona urosła. Jak ona urosła, jaka wielka. To no jest Zosia. To jest Zośka. Wszyscy robią misia, to już misia się robi. Poczekaj, tak. Poczekaj. To jest taki miś. Grubaśny miś. O, taki tu ściaszek. No nie wytrzymam, ale wielka. Jest, ale co? Wielka. Zośka, co ty jesz? Na sterydach chyba jakiś jesteś normalnie. No wiecie co? Chodź, pokażemy Massimo. To co, na zdrowie, adwokatem naszej mamy za udane pączki. Pierwszy raz. Na kobiety zdrowie. Piją, a faceci sprzątają. Na zdrowie.
Wracając do domu, podjechaliśmy jeszcze na szybkie zakupy do lodówki i później Max oglądał mecze. Koniec teraz. I teraz koniec. A ja odpisywałam na maile, których się uzbierało przez cały tydzień, na wasze komentarze i powiem wam, że czas minął nam błyskawicznie. Mieliśmy plany na dzisiejszy wieczór. Chcieliśmy się wybrać na pizzę do Mąka i Woda, ale wyszło tak, że stwierdziliśmy obydwoje, że jakoś wyjątkowo jesteśmy dzisiaj zmęczeni. Pomyliłeś program. I zmieniliśmy program, tak, zmieniliśmy program, stwierdziliśmy, że ugotujemy jakąś kolację pyszną w domu, włączymy dobry film i będziemy sobie leniuchować. O, i myślę, że to jest bardzo dobry plan, chociaż ja za chwilę zmywam resztki makijażu, mam ochotę na długą kąpiel, domowe spa, a później będzie telewizja. Kolacja, telewizja i pełen relaks. Muszę jeszcze dodać, a propos pączków naszych dzisiejszych, że jesteśmy naprawdę z siebie dumne. Pierwszy raz i wyszły nam wyjątkowo dobre pączki, oponki, jeszcze takie malutkie ponczusie. Natomiast wyjątkowo dobre, ale oczywiście musimy je dopracować do perfekcji. Chciałybyśmy zrobić jeszcze pączki nie w tej wersji smażonej, tylko spróbować w wersji pieczonej. Mamy też pomysł na bardzo fajne nadzienie, więc jak już dopracujemy wszystko pod każdym szczegółem, to może wtedy wrzucę wam jakiś dobry przepis. Także czekajcie cierpliwie. Będą pączki na pewno. A jeszcze chciałam wam dodać, że my ich nie zjedliśmy dzisiaj wszystkich. Nie myślcie sobie. Nie, za dużo ich było. Ja w ogóle ostatnio bardzo ograniczam cukier, chociaż ten walentynkowy tydzień to było totalne szaleństwo. Czekoladki, słodkości, ciasta, jakieś ciasteczka. No dzisiaj też pączki, ale od poniedziałku koniec z walentynkami, wracamy do normalności i zero słodyczy. O, ja mam takie postanowienie, chociaż zbliża się tłusty czwartek, ale nieważne, dzisiaj mieliśmy tłusty czwartek i to w zupełności nam wystarczy. Także bądźcie ze mnie dumni i z mojej siostry, że udało nam się zrobić pierwsze w życiu pączki. Także tak, Max, chcesz coś powiedzieć? Tak, czy widziałem film, ale... Mm. Tak? No, po polsku. Robimy jeden film dobrze dzisiaj. Będziemy oglądać film, tak? A teraz mówimy buziaki pa. A tak, tak. Żegnamy się, kochani. Do zobaczenia i buziaki pa.